Warto wrócić do źródeł, żeby napić się czystej wody. Czystej wody. Tej, która wypływa no, i z naszej historii, i z naszej kultury, i z naszego doświadczenia wielowiekowego. A ono przede wszystkim nawiązywało do współpracy. Kultura pasterska była bardzo mocno osadzona we wspólnocie wsi. I to, na czym nam najbardziej zależy, to odbudowanie współpracy w obrębie wsi, w obrębie regionu, w obrębie Karpat. Górale, którzy u nas jeszcze kiedyś mieli owce i robili sery, nauczyli nas robić, nauczyli ojca mojego robić sery, no, oscypkowe gołki tak zwane. Przez jakiś czas je w Górze nazywaliśmy oscypki, potem nastąpiła ta certyfikacja oscypka w Unii Europejskiej. Okazało się, że oscypek to jest tylko jeden rodzaj sera, tylko z kilku powiatów. No i tak trochę zostaliśmy osieroceni przez górali z wyższych partii. No i zaczęliśmy robić swoje własne sery wołoskie. Doszukaliśmy się historii serowarskiej. Okazało się, że Wołosi, którzy się osiedlali tutaj w XII, XIII wieku, wprowadzili kulturę pasterską, serowarską. No i tak jakby ta Wołoszczyzna z nami jakby została. Robiony tak jak gałka, czyli formowany w serwacji. Ta tutaj to podejrzewam, że jest nawet starsza niż tygodniowa. Ale ja teraz spróbuję. Warto, ja spróbuję na... Gładzia, bierz na rękę. Już, tak. To jest na pewno dojrzała brynza. Proszę spróbować, bo warto. Ten krzew jest odpowiednik tworogu. Uczestniczymy w różnych takich projektach związanych z odbudową tej tożsamości karpackiej, mocno osadzonej w kulturze pasterskiej. A ja sobie nie wyobrażam kultury pasterskiej bez żywych ludzi, którzy potrafią robić dobre i smaczne sery. Oczywiście tam, gdzie są owce, to jest to ser owczy, tam, gdzie są to kozy, to jest to ser kozi, a gdzie są krowy, bardzo dobrze, jak to są te polskie, tej czarasy czerwonej, nie, czy simental, tak jak tu na Podkarpaciu, i sery krowie. Także chcemy w ogóle zarejestrować całą gamę serów wołoskich, również właśnie krowich, i szczycić się, że wytwarzamy je legalnie, że potrafimy ten region promować przez te sery, które też często traktujemy jako pasterski chleb. Pięknym jakby sprawą w serowarstwie jest to, że każdy ser jest inny. Każdy człowiek, który produkuje ser, robi troszeczkę inny. Być może ze względu na to, że lubi konkurencję i nie chce robić takich samych serów, a być może dlatego, że po prostu nawet jest mikroklimat w każdym pomieszczeniu inny. Myśmy się skupili na serach tradycyjnych, czyli niedojrzewających serach. Serach wędzonych, serach mocno ubitych, parzonych, właśnie tych z tej tradycji, powiedzmy, nazwijmy je oscypkowej. Bundze, bryndze, to są nasze jakby podstawowe sery. Oczywiście twarogi, od tego zaczynaliśmy, bo jak była jedna koza, to nie dało się robić twardego sera. Jest to atrakcja, bo to choć same wyroby te podstawowe, nie? Ser, osypki, żentyca.
wszystkiego dobrego. Ale jest chyba za mało takich. No, za mało, za mało, stanowczo za mało, ale jak wrócą owce tutaj na łąki, to będzie więcej. Powrót do tych tradycji pasterskich w regionie bieszczadzkim jak najbardziej. Dziś dlaczego? Jest to jakaś po pierwsze szansa też ekonomiczna, bo i pasterstwo, zwłaszcza we współpracy z branżą turystyczną, znajduje szereg odbiorców. To widzimy na przykładzie naszych obecnych tu przyjaciół, chociażby właśnie z Beskidów Zachodnich, z Tatr. Natomiast jak zahaczamy o turystykę, to w szczególności dla każdego góry kojarzą się z owcami, dla każdego góry kojarzą się z pasem. Poza tym w wielu regionach Karpat takie rzeczy jak możliwość zobaczenia owiec czy odwiedzenia koszaru, koliby na Połoninie jest dodatkową wielką atrakcją. Organizowane są wyprawy, robione są szlaki pasterskie, gdzie można tego skosztować i poza tym można skosztować tak popularnej dzisiaj naturalnej, zdrowej żywności. No mamy 2000 owiec na baczówce, o swoim mam 450. No i utrzymać się, no nie ma łatwo się utrzymać, żeby się to łatwo z tego utrzymać, bo to taki jeszcze jest ten rynek tutaj mało rozreklamowany, mało jeszcze jest rozreklamowany. No my tam więcej sprzedajemy na tym, handlujemy tam na baczówce momentnie. I tam bardziej turyści do nas przyjeżdżają tam na baczówkę. Tu by się też rozwinęło, bo tu są fajne tereny, nie? Turystycznie różnie, no fajne tereny, to też by się, no to trzeba rozpromować, żeby to jakoś zalegalizować ten gałkę, czy jakoś tą bieszczadzkę w ogóle, nie? Żeby to zalegalizować, żeby to było legalne, żeby tu nie. No i o to chodzi. Żeby wilki nie przyszły, żeby nie było piorunów. No my jesteśmy z Beskidu Niskiego akurat, ale wracając do Bieszczadzkiego i na przykład tego naszego spotkania tutaj, tej próby pierwszej przedyskutowania, a potem tej restytucji serowarstwa bieszczadzkiego. Oczywiście, że warto. Gdyby nie było warto, to po pierwsze nie przyjechalibyśmy tutaj, po drugie pan, patrząc nawet na doświadczenia w krajach, które jakby nie przeżywały takich zmian społeczno-politycznych jak my, to widać, że małe serowarstwo to jest świetny pomysł. Po pierwsze, jest to prawdziwe jedzenie, jest to smak niepowtarzalny, jest to możliwość zatrzymania tradycji, które były kilkaset lat temu, a przy okazji dobry sposób nawet na mały biznes, bo wcale nie musimy handlować z hipermarketami, żeby czuć, że mamy sukces, wręcz przeciwnie. Powinniśmy to sprzedawać na rynku lokalnym, czy jak we Francji, czy we Włoszech.